Kolejny nasz film poświęcony jest technice polegającej na wnioskowaniu z licytacji. Licytacja do tego rozdania była jednostronna. Jednostronna, polegająca na tym, że zawodnik N i zawodnik E powiedzieli pas. My jako zawodnik S z tak bardzo ładną kartą i 17 punktami otworzyliśmy jedno pik. Zawodnik W spasował, nasz partner N podniósł do dwóch pików. Zawodnik E spasował. No i w tym momencie my, widząc naszą bardzo ładną kartę i wspomniane 17 punktów, a nawet 18, zalicytowaliśmy 4 piki. No i wist po tej licytacji następował od zawodnika W. W związku z czym zawodnik zawistował ósemką karo. My ze stołu dołożyliśmy czwórkę karo. Zawodnik E położył damę karo. Damę karo pobiliśmy asem. I w ten sposób zakończyła się pierwsza lewa. Następnie zagraliśmy królem pik, królem atutowym. Zawodnik W dołożył blotkę. My ze stołu dołożyliśmy dwójkę. I zawodnik E pobił naszego króla asem. Czyli drugą lewę wziął zawodnik E, który w następnej lewie zagrał z króla karo. Byliśmy zmuszeni do dołożenia blotek. No i w trzeciej swojej lewie zawodnik zagrał w kolejne karo. Wzięliśmy je waletem w ręku. No i sytuacja przedstawia się w taki sposób, że niestety dwie lewy już oddaliśmy. Możemy oddać już tylko jedną lewę, a mamy problem z kolorem treflowym. Problem polegający na tym, że w żaden sposób nie możemy oddać dwóch lew w tym kolorze. No i jak teraz rozegrać trefle, żeby z jak największym prawdopodobieństwem oddać tylko jedną lewę w tym kolorze? No i akurat tak się składa, że ten odcinek poświęcony jest wnioskowaniu z licytacji. I podczas licytacji, tak jak pamiętacie, zawodnicy E i W nie zgłaszali żadnych odzywek, o czym świadczy, że żaden z nich nie miał powyżej 12 punktów. Natomiast z pierwszych kilku lew wynikało, że zawodnik E miał punktów 9, bo miał mariaż w karo i asa w pikach. Czyli możemy założyć z dużym prawdopodobieństwem, że nie posiada on asa w treflach. No bo jeżeli posiadałby asa w treflach, to miałby 13 punktów. W związku z czym z pewnością otworzyłby licytację przygotowawczym treflem bądź jakąkolwiek inną odzywką. W związku z czym po zgraniu koloru atutowego nie pozostaje nam nic innego,
jak po wejściu na stół, zagranie blotki treflowej i wiedząc praktycznie o tym, że u zawodnika W znajduje się as treflowy, liczyć na to, że dama treflowa znajduje się u zawodnika E, w związku z czym kładziemy waleta. W tym momencie zawodnik W bije naszego waleta asem i nasz król jest już dobrą kartą do zgrania ostatniego trefla. Dzięki temu oddamy tylko trzy lewy, co gwarantuje nam wygraną w tym kontrakcie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny film.